Rozmawiamy z panem Edwardem Pietrzakiem, dyrektorem legendarnej już fabryki Jeffersona Żerany. Byłem dyrektorem, tak. Pan chyba wszystkie szczeble kariery przeszedł w FSO, prawda? No tak to wyszło, że ja rozpoczynałem pracę w FSO jako młodzieżowiec i byłem wtedy monterem silników M20, ale potem przechodziłem przez wszystkie stanowiska. Brygadzista, mistrz, nadmistrz, kierownik oddziału, kierownik wydziału, zastępca dyrektora do spraw produkcji, zastępca dyrektora do spraw produkcji, sprzedaży i eksportu, pierwszy zastępca dyrektora, no i na końcu ten, ale po drodze oczywiście pracując, skończyłem technikum samochodowe i skończyłem studia na Politechnice Warszawskiej, cały czas pracując, no a ponieważ miałem niezłe wyniki w pracy, no to tak wychodziło, że ciągle nie to, że jakoś tam się składało, że ja awansowałem. Mnie tak wyjmowano, teraz stąd pójdziesz tu. Bo jak na przykład robią mnie kierownikiem ostrzelnym, a mnie za poprzedni był facet, który miał 9. grupę brygadzistowską, dodatek, super szlifierz, a ja tu młody chłopiec. Ale ja przyszedłem na ostrzelnię, na jego miejsce, bo bez przedtępy narzędzia leżały, ludzie mieli postoje, bo nie czekali na mnie. Ja jak przyszedłem i usiadłem za tym jego biurkiem, to zawołałem ślusarza i powiedziałem, proszę mnie w tej ścianie wyciąć taką wielką dziurę i wstawić szybę. Ja od tego momentu widziałem wszystkich, jak pracowali, a oni wszyscy mnie. I za 1,5 miesiąca wszystkie tępe narzędzia zostały wyostrzone i myśmy czekali na narzędzia do ostrzenia, a nie produkcja na naostrzone narzędzia. I wtedy mnie od razu złapali, idziesz na produkcję kadłuba. Dlaczego? No bo na kadłubie bez przerwy awarie, kadłubów brakuje, silników brakuje i tak dalej. Ja tam przyszedłem, zrobiłem, mówię to w skrócie oczywiście, namówiłem ludzi do pracy po 12 godzin. Zrobiliśmy wyprzedzenia na miesiąc, miesiąc wyprzedzenia plus miesiąc urlopu fabrycznego. To 2 miesiące oddałem cały wydział w służbie mechanicznej, która się zajmowała utrzymaniem ruchu. Wszystkie maszyny wyremontowali, już tylko skończyłem, już przechodzisz na ten wydział. No i to w związku z tym tak to się zdarza. Zresztą powiem, jest taki przypadek dziwny, że jak z dyrektora produkcji odszedłem do dyrektora eksportu, to plany zaczęły się walić i nie wychodziło w fabryce. No i ministerstwo nie wytrzymało, zrobiło taki spęd, całą dyrekcję, wszystkich zastępców ministra i FSO zebranie 1 czerwca, pamiętam to było. Dużo krytyki, dużo gadania, planów nie wykonujecie, wstyd, kompromitacja i tak dalej. Panie dyrektorze, niech pan do naczelnego mówi. Ja byłem w eksporcie. Proszę powiedzieć, jaki pan ma program, bo my tego nie wytrzymamy dalej. No on tam coś znowu jaki program. I na końcu on mówi, a przed tym 2 dni mnie namówił, błaga, żebym ja wrócił do produkcji, zatrzymując i ten eksport. Natomiast na końcu powiedział, panie ministrze, wszystko wraca do normy. Jak? Dyrektor Pietrzak wraca do produkcji. I to wszystko tak. No to panowie wychodzimy. Wszyscy z ministerstwa wyszli, ale kazał dyrektorowi zjednoczenia kontrolować. I wtedy, to był 1 czerwiec, 1 lipca plan jest wykonany. Po wielu miesiącach. I w związku z tym plan jest wykonany, przyjeżdża dyrektor zjednoczenia. Minister go musiał wysłać, że mnie tego nie mówiono. I mówi do dyrektora technicznego. Odwołuje pana ze stanowiska pierwszego zastępcy. Bierze drugą kartkę. Pierwszym zastępcą od dzisiaj zostaje Edward Pietrzak. No bo minister chciał zrobić jakiś gest za to, co się udało dokonać. Nie, to są takie sprawy.